Powiem Wam, że to była tylko kwestia czasu. Naprawdę aż się dziwię, że tak długo im zajęło stwierdzenie, kurde, ludzie chcą Kowalskiego i spółki, dawać ich. Rico i Szeregowy. Jesteśmy panowie elitą wśród elit. Piąteczka. Hejże. No ale jak widać, nadrobiłem stracony czas, bo pojawiły się pingwiny, niedługo będą minionki, także rzeczywiście wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale film przedstawia no początek, jak naprawdę są takie malusieńkie, takie kurdoplasty pingwiny. Parodując tu pod mały stóp, postanawiają, nie będziemy szli tam sobie przez zimny kontynent, tylko po prostu musimy coś innego zrobić. I w tym momencie się wydostają stamtąd i trafiają do zoo. Do Nowego Jorku, do Szanghaju i tak dalej, do poszczególnych miejscowości. Ale w pewnym momencie okazuje się, że porywa ich pewien facet, pewna ośmiornica, pewne coś. To naprawdę do końca, na początku przynajmniej nie wiadomo, o co chodzi. I zaczynają znikać wszystkie pingwiny z całego świata. Szefie, pożądana wysokość 108 km, poza możliwościami tej maszyny. Wolę stwarzać nowe możliwości. Genialny ruch, szefie! Teraz nie mamy żadnych możliwości! Dałem się ponieść magii chwili! No i kto może tylko i wyłącznie poradzić, jak nie nasze pingwiny zawodowce, oczywiście MacGyvery, Chucky Norrisy i wszelkiego rodzaju inne poruczniki Borewicze zmieszane z Jankiem Kosem z czterech pancerzy, przepraszam bardzo. No dają radę, po prostu dają radę. Humor, to jest tak, na pewno widzieliście Madagaskar. Kto nie widział, pewnie znacie też serial, więc jeżeli znacie serial Pingwin z Madagaskaru i znacie bajkę, no to po prostu to jest kwintesencja. Humor jest rewelacyjny, naprawdę jest dobry żart, jest fajna fabuła, jest mądre i ciekawe przesłanie, ale Kowalski i przyjaciele przeżywają takie przygody, robią takie rzeczy, że no naprawdę MacGyver wymięka przy tym, drużyna A z ich czołgiem spadającym z samolotu wymięka, a Chuck Norris, no sorry Chuck, no po prostu no, nie daje rady, bo nie jest tak świetny jak kapitan, czy jak Kowalski, czy jak Rico, czy jak szeregowiec. Właściwie powiedziane też, czemu szeregowiec, to jest szeregowiec, czemu tak, a nie inaczej. Nie masz żadnej rodziny i wszyscy tu zginiemy. Co? Co się z tobą dzieje, Kowalski? Którzy mieli stać się mistrzami kamuflażu, szpiegostwa i powietrznych ataków. Za mną, chłopcy! Będzie gorąco! Jest fajnie, dobrze, fajnie, zabawnie. Ja film widziałem w oryginale i na przykład super, bardzo mi się spodobało. W roli czarnego charakteru wystąpił John Malkovich. Tak, on to potrafi najlepiej. Ci, którzy widzieli Con Air, Los Kazańców, wiedzą, jaki Cyrus Virus potrafi być. I tym razem rzeczywiście dał radę i wszystko fajnie. 7 na 10, bo jest to komedia zabawna. Czy komedia dla całej rodziny? Jak najbardziej. Jeżeli chcecie iść do kina, a naprawdę nie chcecie się przyznać, że chcecie iść, weźcie dziecko, weźcie, nawet pożyczcie psa od sąsiada, albo chomika od babci. Weźcie, no tak, bo ja chcę iść z chomikiem, bo chciał zobaczyć w ogóle. Naprawdę, jest warto, jest fajne, jest zabawne, nie ma jakichś takich głupot, nie ma jakichś, no wydaje mi się, że też nie będzie w polskim tłumaczeniu wulgaryzmów, także jak najbardziej. Polecam, dobra, fajna rozrywka dla całej rodziny. Wylądowaliśmy w centrum Dublina, w Irlandii. Wtapiamy się w tłum. Stópki w ruch. Bohaterowie. Sami damy radę. Zostają legendami. Bycie pingwinem to dopiero zaszczyt, bo najlepsza ekipa ratunkowa to my. A to, że komedia się Wam spodoba, potwierdza jeden fakt. Film kosztował dużo, jak na animację, 132 miliony. Także, no kurde, ci co określili te kreski, to Edward Lutczy naprawdę to pewnie szleby nie wziął, ale byłby taki inny efekt. Ale film zarobił 320 baniek. 132, 320, już na siebie zarobił super świetnie, ale to nie jeszcze lepiej, bo jeszcze oprócz tego, że kino jeszcze pewnie z miesiąc, dwa jeszcze pociągnie, to potem jeszcze będzie DVD, Blu-ray, video on demand, takie inne szmery, bajery, pompki, rowery, także będzie fajnie. A ja Wam pytam Was, który z pingwinów waszym jest ulubionym. No. Czy to jest kapitan, czy to jest Kowalski, czy to jest Rico, czy to jest szeregowiec. Wolicie zdecydowanego kapitana, czy Kowalskiego, czy Rico, który naprawdę z tyłka potrafi naprawdę wyciągnąć dynamit, czy takiego sobie...
twórcy filmu Madagaskar. Szeregowego, szeregowca. Co myślicie? Dajcie znać, piszcie. Zobaczymy, zrobimy listę najfajniejszych pingwinów. Okej, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, podzielenia się, polubienia się i te wszystkie rzeczy, o których wy wiecie, a ja nie muszę mówić. 4 pozostałe recenzje będą tutaj. Obejrzyjcie, na mojego bloga zerknijcie, na Facebooka albo na Twittera. A ja odmeldowuję się i widzimy się już niedługo. Cześć! I don't know.